kibice specjalnie dla antena Pereza z FC, który dzisiaj uwaga Zaśka do Płynie przygotowali niespodziankę, którą właśnie teraz przekazują. Na koniec jeszcze jakaś statystyki. Analizując dotychczasowe mecze Starcia Piasta z Koroną, lepsi są Kielczanie. Obie w walce ligowej Puszka stały się testowane 12 razy. Przy 6 meczach lepsza była Korona, 4-krotnie wygrywali Kielczanie. Dwukrotnie dzielono się punktami. Bilans bramkowy wynosi 16-10 dla krwisto-czerwonych. W minionym sezonie obie drużyny 3-krotnie stawały na pustych siebie. W pierwszym meczu w Kielcach jeszcze Gwiazdy pochodzą Marcina Brosza. Lepsza była Korona, wygrywając 2-0. W rewanżu rozegranym w Gwiazdach upadł remis 1-1. Do trzeciego starcia doszło już po podziale na grupy. Gwiazd grał w Kielcach i wygrał 1-0 po bramce Kamila Wilska w strzelonej 90. minucie meczu. W tym sezonie pójdziemy na murawę i stać będziemy rzuty karne. Tymczasem powitajmy rewanżowy zespół. Jovanović 8, 27 Kiełb, 11 Kapo, 19 Ankur, 18 Porcelis, Bias, 1 Szmatuła, 33 Hebert,
trójka, Horwat, 28, Wasyla, Klepczyński, 14, Moskwik, 11, Morawski, 9, Wasyliw, 84, Żywy, 12, Wasyliw, 81, jak się daje inaczej? Ja proszę wszystkich kibiców, podczas spotkania zajęcia na trybunach, zgodnie z więcej zawarte jest na biletach. Przypominam, że otrzymanie biletu i zakupienie jego jest równoznaczne z tym, że kibic obowiązuje się do przestrzegania regulaminu stadionu. Wszystkich kibiców proszę, aby podczas spotkania nie stali na schodach, jak również na podejściach do trybun. Prosimy, aby wszystkie ciągi komunikacyjne na trybunach były proszę podczas spotkania. Również proszę wszystkich kibiców, szczególnie kibiców z Koroni, na wyjścia na Zaporowicza na trybunach, gdyż można z trybuny zapraszać i wypadek gotowy. Proszę o zachowanie bezpieczeństwa podczas pobytu na stadionie.
Jest jak!